Boże, i Ojcze nasz, łaskawy, dziękujemy za Twoje słowo i za to, że przemawiasz do nas przez Nie. Dziękujemy, że obdarzasz nas Twoim świętym Duchem i prosimy, prowadź nas teraz, gdy będziemy studiowali Twe słowo. W drogim imieniu Pana Jezusa, amen. Czy wiecie, kiedy nadejdzie koniec świata? Tam ktoś wie. Wkrótce. Dnia, ani godziny. Nikt nie zna, ale <laughs>, dzisiaj rano sobie czytałem z tej książki, e, nie pamiętam tytułu, tego latynoskiego autora e, na temat Daniela i objawienia. Wiecie o której mówię, tej takiej najnowszej. Akurat czytałem sobie o siedmiu pieczęciach. E, jeżeli chodzi o siedem zborów z Apokalipsy, to żyjemy w czasie którego? Siódmego, prawda? Pieczęć. Nie siódma? Szósta. szósta. Bo szósta pieczęć mówi nam o zaćmieniu słońca, o spadających gwiazdach, o yy, wielkim trzęsieniu ziemi i o tym, że niebo niknie jak zwój, prawda? Czyli tamte rzeczy już za nami, a zniknięcie nieba jak zwój, które będzie przypuszczamy przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa przed nami. Czyli jesteśmy w środku szóstej pieczęci, tuż przed powrotem pana Jezusa, bo siódma pieczęć to już jest mowa o zbawionych, prawda? A jak idzie o trąby, to która trąba? Siódma. Czyli jesteśmy bardzo blisko. Pan Jezus, jak był tutaj na tej ziemi, kilka dni przed aresztowaniem i przed swoją śmiercią, <laughs> siadł ze swoimi uczniami na górze oliwnej naprzeciwko Jerozolimy i. Uczniowie zadali mu pytanie. W 24. rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy tak: A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do niego uczniowie na osobności mówiąc: Powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i dokonania świata. A Jezus odpowiadając rzekł im... Co im rzekł? I dla nas teraz to jest najważniejsze, żeby nas ktoś nie zwiódł. My żeśmy tutaj w lekcji rozmawiali na temat teorii ewolucji i tak dalej, stworzenia, prawda? O tym, jak ludzie wierzą w rzeczy, które dla nas są ewidentną bójdą i bzdurą. A my możemy tak sięgnąć pamięcią i poszukać naszych znajomych, którzy byli w kościele, a dzisiaj w kościele ich nie ma. Ja mam w pamięci takich znajomych naszych których kilkanaście lat temu jeszcze odwiedzaliśmy, razem żeśmy na nabożeństwa chodzili, i tak dalej. A teraz ten znajomy w ogóle nie wierzy, że Bóg istnieje. Teoria ewolucji to jest dla niego podstawa, i tak dalej. Człowiek, który był starszym zboru, jednego ze zborów naszych. Ale tutaj też jest mowa o tym zwiedzeniu na końcu czasu. Zwiedzeniu związanym z podrobieniem powtórnego przyjścia Chrystusa, i tak dalej. W jaki sposób my możemy się zabezpieczyć przed tym, żeby nie być zwiedzionymi? Badajcie pisma. Musimy studiować, czytać i cały czas sobie przypominać, jak to ma wyglądać. Pan Bóg po to dał nam Biblię, żeby nas uchronić przed zwiedzeniem. Pamiętacie o Berejczykach? Co o nich jest napisane? Jedno zdanie w Biblii, a nawet nie ma listu do Berejczyków. Paweł do nich nie wiemy, czy napisał, czy nie napisał list, ale nie mamy go. Do Koryntian są dwa listy, bo tam się tak złe rzeczy działy, że trzeba było do nich cały czas pisać. A o Berejczykach jest napisane, że oni byli szlachetni. Oni przyjęli całe słowo z gotowością i codziennie badali. Pisma, czy tak się rzeczy mają. I my mamy być właśnie takimi. Badać pisma, żeby wiedzieć, co się dzieje i co się ma dziać. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc: Jam jest Chrystus i wielu zwiodą. I usłyszycie wojny i wieści o wojnach, baczcie, abyście się nie trwożyli. Bo musi to wszystko się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będą głody, mory, a miejscami trzęsienia ziemi. Czyli Jezus powiedział o wszystkich kataklizmach, jakich my doświadczamy. Teraz taki najbliższy to jest wojna u naszych sąsiadów, prawda? Przed tą wojną mieliśmy tak zwaną pandemię czyli Korzystając z tego, jak w Biblii napisane, mur, prawda? Trzęsienia ziemi, no trzęsienia ziemi ciągle. Niedawno tam w Turcji było, gdzieś na Bliskim Wschodzie i tak dalej. Cały czas to się dzieje, ale to było przepowiedziane, nic nadzwyczajnego, że to się dzieje. I Jezus powiedział do uczniów i do nas, że to jest co? Początek boleści. Możemy sobie przypomnieć historię chrześcijaństwa, to jak prawdziwi chrześcijanie byli prześladowani. Jakbyśmy popatrzyli na tę historię z perspektywy Apokalipsy, tych siedmiu listów do tych siedmiu zborów, to mamy ten drugi zbór w Smyrnie, prawda? Ten, do którego świadek wierny i prawdziwy nie ma żadnej negatywnej uwagi, żadnego pouczenia. Tylko jest mowa o tym, że jest, że wytrwał w tym wielkim prześladowaniu. Możemy sobie przypomnieć historię Waldensów, którzy od tych czasów starożytnych, zwłaszcza w średniowieczu, a potem na początku tych czasów nowożytnych, byli niesamowicie prześladowani. Kiedy za samo posiadanie fragmentu Słowa Bożego, napisanego gdzieś na skrawku papieru, można było trafić na śmierć i zginąć. W okrutnych męczarniach. Pan Jezus do swoich uczniów wtedy na Górze Oliwnej powiedział tak, ponieważ nieprawość się rozmnoży, to co się stanie? Widzicie to? Ja <laughs> pamiętam takie bardzo dawne, starożytne czasy, jak na przykład lata 80. ubiegłego wieku. Nie? I pamiętam, jak u nas na wsi sąsiedzi do sąsiadów przychodzili, się odwiedzali. A dzisiaj bym miał problem, żeby poznać na przystanku na przykład córkę mojej sąsiadki, bo ostatni raz ją widziałem, nie wiem, z 10 lat temu, czy może więcej. Naprawdę, pozamykaliśmy się i jest ciężko. Nieprawość się rozmnoży, miłość wielu oziębnie, ale kto wytrwa, do końca ten będzie zbawiony. Dla nas najważniejsze jest to, żeby mieć Jezusa i żeby z Jezusem codziennie chodzić. Jezus powiedział, kiedy nadejdzie koniec świata, będzie głoszona ta ewangelia o królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Dla nas to jest tekst o takim podwójnym znaczeniu. Pierwsze znaczenie, że to jest Taki ostatni znak czasu, który pieczętuje wszystkie te poprzednie znaki czasu, wskazujące na powrót Chrystusa, a z drugiej strony jest to dla nas zalecenie i zadanie, jakie Bóg przed nami stawia. Na końcu Ewangelii Mateusza jest to wielkie zlecenie, jakie Jezus nam zostawił. Pamiętacie, prawda? Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc, chrzcząc i tak dalej. Jeżeli chodzi o powrót Chrystusa, to Jezus nie pozostawił nam żadnej wątpliwości, że dnia i godziny nikt nie zna. Wtedy, kiedy Chrystus był na Ziemi, powiedział, że o tym wie tylko Ojciec, prawda? Ale my, nie znając dokładnej daty, możemy korzystać z tego, co Pan Jezus powiedział. Mamy teraz za oknem wiosnę, prawda? Wczoraj, jak jechaliśmy tutaj, patrzyliśmy na tą taką świeżą zieleń, jak buki listki wypuściły. Ja parę tygodni temu byłem w Beskidzie Niskim. Było już fajnie, w miarę ciepło, ale buki były gołe, przez co były bardzo ładne widoki, bo wszystko prześwitywało. A teraz te listki wypuściły, jest taka świeża zieleń, a Pan Jezus powiedział: jak patrzymy na drzewo. Że już zaczyna ta końcówka mięknąć i pąki wypuszczać to, co mówimy. Wiosna się zbliża, prawda? I tak samo, jak my widzimy to wszystko, co się dzieje, co było opisane w Słowie Bożym, to możemy powiedzieć, że zbliża się przyjście Chrystusa, że jest już u drzwi. A proroctwa, jakie są w Piśmie Świętym nas w tym bardzo mocno utwierdzają. W ósmym rozdziale Księgi Daniela mamy przedstawioną wizję barana symbolizującego Medopersję, kozła symbolizującego Grecję, a później ten wielki róg, który jest na czole kozła symbolizujący Aleksandra Macedońskiego, łamie się, prawda? Powstają cztery królestwa w miejsce Grecji, a później... Czytamy, że z jednej ze stron świata wyszedł jeden mały róg, a ten urósł bardzo ku południowi i ku wschodowi i ku prześlicznej ziemi. I wyrósł aż do Wojska Niebieskiego i zrzucił na ziemię niektórych z tego wojska i z gwiazd i podeptał ich. My bardzo dobrze wiemy, kogo symbolizuje mały róg, że jest to przedstawione papiestwo, Rzym, prawda? Tutaj w tym tekście. Rzym jest przedstawiony w swoich dwóch fazach. Tutaj jest mowa o Imperium Rzymskim, tym pogańskim yy, państwie, które rządziło całym światem, a potem Rzym papieski, który zmienia jakby kierunek swojego ataku z tego poziomego nastawionego na podbój świata na pionowy atakujący naszego <laughs> zbawiciela. I Boży system. Czytamy, że wyrósł nawet do księcia owego wojska, czyli do kogo? Do pana Jezusa. Księciem wojska jest yy, pan Jezus, który też jest przedstawiony w księdze Daniela jako Michał, prawda? Wielki książę. Wyrósł nawet do księcia owego wojska, bo przez niego odjęta została ustawiczna ofiara. I zarzucone miejsce świątyni Bożej. Troszkę później będziemy te teksty rozważali dokładniej. Także wojsko zostało wydane w buncie przeciw ofierze ustawicznej i rzucił prawdę na ziemię, a cokolwiek czynił, mu się powodziło. Wtedy usłyszałem jednego świętego mówiącego i powiedział ten święty do owego, który, mając policzone tajemnice, mówił, jak długo trwać będzie to widzenie o ofierze ustawicznej. I przestępstwie pustoszenia, i świętej służbie, i wojsku wydanym na podeptanie. I rzekł do mnie: Aż do 2300 wieczorów i poranków, wówczas przyjdą do odnowienia swego usługi święte. Tutaj na dole yy, zamieściłem <laughs> różne tłumaczenia tego ostatniego fragmentu, dlatego że to jest dosyć istotne, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi w tym tekście. O co chodzi z tymi odnowieniami usług świętych? Inne tłumaczenie mówi: odzyska prawo świątynia, że świątynia będzie oczyszczona, świątynia odzyska swoje prawa, sanktuarium zostanie przyprowadzone do porządku, świątynia znowu wróci do swojego prawa. To jest przepowiednia mówiąca o tym, co dzisiaj się dzieje. Świątynia dzisiaj, jest jeszcze oczyszczana. Nie wiemy, jak długo będzie oczyszczana. Wiemy, kiedy się to zaczęło. O tym za chwilę jeszcze sobie powiemy. I powiedział: oto ja objawię ci, co się będzie dziać, aż do końca tego gniewu, bo w wyznaczonym czasie nadejdzie koniec. Koniec, czytamy, wyjdzie, nadejdzie w oznaczonym czasie. O tej godzinie i o tym dniu wie nasz Bóg. My nie wiemy, a czy nam jest potrzebne to, żebyśmy wiedzieli dokładnie, kiedy się to stanie? Dla nas byłoby to niebezpieczne, żebyśmy to wiedzieli. Dlaczego by to dla nas było niebezpieczne? Bo byśmy pewne rzeczy, które powinniśmy już dawno mieć za sobą, odwlekali, do samego końca, a ten koniec dla nas mógłby przyjść wcześniej, prawda? W jaki sposób? Śmierć. My powinniśmy być każdego dnia gotowi, a nie czekać, kiedy zacząć przygotowania. Dalej, w tym ósmym rozdziale Daniela napisane jest, że widzenie o wieczorach i porankach, jakie opowiedziano, jest czym? Jest prawdą, a Daniel otrzymał polecenie, aby to zapieczętować, bo z jego perspektywy, VI wieku przed naszą erą to widzenie miało się spełnić po wielu dniach, po wielu tysiącach lat. Na tym wykresie mamy przedstawione to widzenie o dwóch tysiącach trzystu wieczorach i porankach. Niedawno żeśmy się uczyli w lekcji na temat dekretów y, królów perskich. Pamiętacie? W 457 roku przed naszą erą został wydany trzeci z kolei dekret królów perskich odnoszący się do ludu Bożego. W pierwszy dekret to był dekret króla Cyrus'a w 537-36 roku przed naszą erą, który pozwalał Żydom na powrót do Judei. I ten dekret był wypełnieniem czyjego proroctwa? Pamiętacie? Blisko. Następna księga Jeremiasza. Bo Jeremiasz, co przepowiedział, że niewola babilońska będzie trwała 70 lat. Czy ktoś z Was wie, kiedy pierwszy raz najechał. Nebukadnezar na judę i porwał do Babilonu Daniela jego towarzyszy, który to był rok? 605 przed naszą erą. Kiedy w 536. Cyrus wydał dekret o powrocie, ile lat upłynęło? 69. Bo następnego roku, czyli dokładnie 70 lat, po tym pierwszym porwaniu, po pierwszym najeździe, wyruszyła pierwsza grupa tych repatriantów pod wodzą Zorobabela. Oni rozpoczęli odbudowę świątyni, ale ta odbudowa świątyni szła im gorzej niż nam budowa w Szanowie, bo szła im przez wiele, wiele lat. W końcu kiedy, pamiętacie, odbudowali świątynię, kiedy była poświęcona? W 516 roku przed naszą erą. A to było dokładnie 70 lat od dnia, kiedy Babilończycy doszczętnie świątynię zburzyli. Także Boże proroctwa wypełniają się niesamowicie dokładnie. A po drodze był jeszcze drugi dekret wydany przez króla Dariusza w 520 roku przed naszą erą, który potwierdzał dekret Cyrusa, w którym Cyrus pozwolił na odbudowę świątyni. Natomiast 457 rok to jest dekret króla Artaxerxesa, w którym on przywraca Jerozolimie znaczenie jako miastu będącemu ośrodkiem administracji. Ustanawia sędziów i tak dalej i pozwala na odbudowę murów i odbudowę bram, że Jerozolima, która była tak naprawdę o statusie wsi wtedy, stała się na powrót miastem i stolicą prowincji, a... Zgodnie z dziewiątym rozdziałem Księgi Daniela, te 2300 wieczorów i poranków mamy liczyć od momentu, kiedy zostało wydane słowo o odbudowie i przywróceniu Jerozolimy, czyli 457 rok przed naszą erą, co bardzo mocno potwierdza tą datę, wypełnienie się 27 rok naszej ery, rozpoczęcie. Służby przez Chrystusa. 31 rok, czyli w połowie tego ostatniego tygodnia z 70, śmierć Chrystusa. 34 rok, kamionowanie Szczepana, koniec czasu dla, przeznaczonego dla Judejczyków. Ewangelia zaczyna być głoszona poganą I koniec tego okresu 2300 wieczorów i poranków. Okresu, który jest najdłuższym proroczym okresem w Biblii. I sięgającym najdalej, nie ma żadnego okresu proroczego, który by datą sięgał dalej niż rok 1844. To jest rozpoczęcie oczyszczenia świątyni, rozpoczęcie przywrócenia znaczenia świątyni. I gdybyśmy żyli przed rokiem 1844 i rozumieli te wszystkie proroctwa, o czym one mówią, to moglibyśmy powiedzieć, że spokojnie mamy czas, bo do 1844 roku Pan Jezus nie mógł powrócić, bo proroctwo by się nie wypełniło. Ale teraz dnia ani godziny nikt nie zna, a może to być w każdej chwili. Tutaj na tym wykresie są dokładniej rozrysowane te. Okresy 2300 lat. Pierwsze 7 tygodni na odbudowę Jerozolimy do 408 roku przed naszą erą. Kolejne 62 tygodnie do pojawienia się Pomazańca, czyli chrzest naszego zbawiciela, 27 rok naszej ery. W połowie tego ostatniego tygodnia, 31 rok, Chrystus jest ukrzyżowany, czyli znosi co? Pamiętacie z tekstu? Co takiego zniósł? Ofiarę ustawiczną. Dlaczego zniósł? Bo te, apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków napisał, że te ofiary były czym? Cieniem, symbolem wskazującym na jedną, jedyną ofiarę, która naprawdę ma znaczenie czyli na ofiarę Chrystusa. Jeżeli ta ofiara została złożona, symbole nie są potrzebne. I potem jeszcze te 1810 lat do momentu, kiedy Chrystus, który w 31 roku naszej ery wstąpił do miejsca świętego Świątyni Niebiańskiej i tam zaingurował, zaingurował służbę kapłańską, z miejsca świętego przeszedł do Najświętszego. 22 października 1844 roku. Jakie to ma znaczenie? Kiedy Adam i Ewa w raju upadli, jest tam taki tekst, który no, trzeba bardzo dobrze się skupić, żeby go zrozumieć. Że Pan Bóg uczynił dla nich co? Pamiętacie? Ubrania ze skóra. Co to oznacza? Że zostały zabite jakieś zwierzęta, najprawdopodobniej baranki. Dlaczego zostały zabite? Bo karą za grzech jest śmierć. I te baranki. Wtedy Wedenie zaczęły symbolizować naszego zbawiciela. I tam została przez Pana Boga przepowiedziana przyszłość, że Chrystus zmiażdży szatanowi, symbolizowanemu przez węża, głowę, a ten ukąsi go w piętę. Później Adam, Abel, patriarchowie składali ofiary z baranków. Zabijali te zwierzęta jako symbol wskazujący na niewinnego Syna Bożego, na naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, na baranka, który był przeznaczony na ofiarę od kiedy? Przed założeniem świata, Bóg, zanim została stworzona nasza ziemia, założył, że na wypadek, jeżeli pojawi się grzech, to On złoży tę ofiarę, aby uratować wszystkich tych, którzy. Przyjmą tę łaskę Bożą. W czasach patriarchów patriarchowie byli kapłanami rodziny, oni składali te ofiary. Od momentu, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, ta służba zaczęła przybierać bardziej takie formy zorganizowane. No i wiemy, na Górze Synaj, kiedy Izraelici przebywali w Arabii, Wtedy Bóg przekazał Mojżeszowi, aby został sporządzony namiot zgromadzenia, świątynia, i tam miały być składane ofiary. I tutaj też bardzo ciekawe jest to, jak te ofiary były składane. Pamiętacie, że świątynia składała się z trzech takich głównych miejsc: dziedziniec, na dziedzińcu jakie sprzęty były? Umywalnia, czyli morze i w innych przekładach, i? Jaki ołtarz? Ołtarz całopalenia, na którym były spalane ofiary, zwierzęta, które były zabijane właśnie tutaj na dziedzińcu. Tutaj mamy taką scenę: Izraelita przyprowadza zwierzę do kapłana, wyznaje swoje grzechy na głowę tego zwierzęcia, a potem zabija je. Miejsce święte były trzy sprzęty. Świecznik. A tak a propos, co symbolizuje świecznik? Pamiętacie? To jest za bardzo, za daleko na razie. Dojdziemy do tego. Sam świecznik. W pierwszym rozdziale objawienia jest napisane. Siedem świeczników to siedem zborów. Bo siedem gwiazd to są. Aniołowie tych siedmiu zborów. Świecznik, czyli ta metalowa, zimna bryła, to jest zbór. My jesteśmy świecznikiem. Żeby się pojawił płomień, co trzeba nalać do świecznika? Oliwy. Bez oliwy świecznik nie zapali się i nie da światła. A oliwa jest symbolem ducha świętego. Czyli żebyśmy my. Zaczęli świecić to, co potrzebujemy, żeby Duch Święty nas napełnił. To tutaj to, co to jest? Stół na chleby pokładne i chleby pokładne, które symbolizują co? Co symbolizuje chleb? Z jednej strony słowo Boże, z drugiej strony naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa, prawda? I ołtarz jaki? Kadzenia. Ten unoszący się dym Kadzidła, co symbolizuje? Modlitwy świętych, prawda, które wznoszą się i przez przerwę między zasłoną a dachem unoszą się do miejsca najświętszego, w którym znajdowała się arka przymierza. A co było w Arce? Przede wszystkim dziesięć przykazań, oprócz tego co jeszcze? Laska Mojżesza, która, Arona, która zakwitła, i co jeszcze było? Wiadro z manną jako symbol tego, że Bóg nas we wszystko zaopatruje. Ta służba codzienna polegała na tym, że gdy przychodził. Izraelita do świątyni ze zwierzęciem, to tak jak już powiedziałem, składał ręce na głowie tego zwierzęcia i wyznawał swoje grzechy, a potem własnoręcznie to zwierzę musiał zabić. I wtedy rozpoczynało się zadanie dla kapłana. Kapłan zbierał do misy krew tego zwierzęcia, która się wylewała. I co z nią robił? Pamiętacie? Który ołtarz? Albo ten, albo ten. I tam jest bardzo taka ciekawa scena w księgach mojżeszowych opisana, jak Mojżesz przychodzi do Arona i jego synów i ruga ich, że spalili ofiarę, której krwi nie wnieśli do miejsca świętego. Przypominacie sobie coś takiego? Pan Bóg tak to postanowił, że ta krew... Albo była przez kapłana wnoszona do miejsca świętego i były pomazywane rogi ołtarza kadzenia tą krwią, albo ta krew była wylewana przy ołtarzu całopalenia. Ale w momencie, kiedy kapłan nie wnosił krwi do miejsca świętego, tylko wylewał ją na dziedzińcu przy ołtarzu całopalenia, miał obowiązek, żeby z tej ofiary zjeść kawałek mięsa. Dlaczego? Ta krew była jaka? Nieczysta. Dlaczego? Bo ona była nośnikiem grzechu. Świątynia tak naprawdę to jest magazyn grzechów. Funkcja świątyni polegała na tym, że w niej zbierały się wszystkie grzechy. I dzisiaj ta świątynia w niebie też jest magazynem grzechu. Oczyszczenie mogło nastąpić tylko przez krew. Tylko, że jak Izraelita przychodził do świątyni i oczyszczał się przez krew zabitego zwierzęcia, to zabrudzał swoim grzechem świątynię. On odchodził czysty, ale świątynia była zbrukana. I teraz jego grzech miał trafić do świątyni. Więc jeżeli krew została wniesiona do Miejsca Świętego i ten ołtarz kadzenia został nią pokropiony, to jego grzech tam zostawał. Ale jeżeli została krew wylana na dziedzińcu, to kapłan na siebie przejmował grzech tego człowieka, zjadając symbolicznie kawałek tego mięsa z tej ofiary, i potem, kiedy on składał ofiarę za siebie, to wtedy już nie mógł wylać krwi na dziedzińcu, tylko krew z tej ofiary, którą składał za siebie samego, wnosił zawsze do miejsca świętego. I mazał nią rogi ołtarza kadzenia. I w ten sposób przez cały rok wszystkie grzechy Izraelitów, które zostały wyznane, były wnoszone do miejsca świętego i zabrudzały świątynię. I przychodził jeden szczególny dzień w roku święto Jom Kippur, albo inaczej Dzień Sądu, albo Dzień Pojednania, prawda? I wtedy Najpierw wszyscy składali ofiarę za siebie, żeby wszystkie grzechy były wyznane i przeniesione do świątyni. A później były przyprowadzane dwa kozły i był rzucany los. Jeden kozioł był wybierany dla Boga, a drugi dla Azazela, czyli dla szatana. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Kozioł dla Pana był zabijany na ofiarę, ale ta jedna, jedyna ofiara różniła się od wszystkich innych. Wiecie czym? Na jej głowę nie był wyznawany żaden grzech. Ten kozioł był symbolem doskonałego zbawiciela Jezusa Chrystusa, który zawisł na krzyżu, nie popełniwszy żadnego grzechu. I krew tego kozła w związku z tym była jaka? Była czysta. I najwyższy kapłan w tym dniu, jeden jedyny raz w roku, wchodził do miejsca najświętszego, wnosząc tam nie krew zabrudzoną grzechami, ale krew czystą, symbolizującą tą krew, którą w 31 roku naszej ery nasz Zbawiciel przelał na krzyżu, żeby nas wszystkich oczyścić. Wchodził do miejsca najświętszego i kropił tą krwią nad ubłagalnią. <laughs> w ten sposób oczyszczał świątynię. Świątynia stawała się czysta. Kapłan Wychodził ze świątyni, wynosząc wszystkie nagromadzone przez cały rok grzechy. I co z nimi robił? Wkładał na głowę drugiego kozła tego żywego, kozła przeznaczonego dla Azazela, a ten kozioł był potem wyprowadzany na pustynię i tam miał zginąć. Jest więc rzeczą konieczną to Paweł pisze do Hebrajczyków, aby kształty tych rzeczy, które są w niebie, tymi rzeczami były oczyszczone, a same rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niż te. Gdyż Chrystus nie wszedł do świątyni ręką uczynionej, która była obrazem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz wstawiał za nami przed obliczem Bożym. Chrystus wszedł do miejsca najświętszego niebiańskiej świątyni nie z krwią baranka czy kozła, ale ze swoją własną, Którą przelał z wielkiej miłości do nas, aby odkupić wszystkie nasze grzechy. A nie aby często ofiarowywać samego siebie, jak najwyższy kapłan wchodzi do świątyni co rok z cudzą krwią, bo inaczej musiałby częstokroć cierpieć od początku świata. Lecz teraz, przy końcu wieków, został raz objawiony dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz będąc ofiarowany dla zgładzenia wielu grzechów, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechów, oczekującym go dla zbawienia. Pierwszy raz Chrystus przyszedł po to, aby zapłacić karę za nasz grzech, żeby oczyścić nas od tego grzechu i. Usprawiedliwić nas, zrobić nas sprawiedliwymi, godnymi tego, aby znaleźć się w niebie. A drugi raz nie przyjdzie z powodu grzechu, ale teraz czekamy właśnie tego powtórnego przyjścia, które jest z jakiego powodu? Zbawienia. Przyjdzie, żeby nas zabrać gdzie? Do siebie w jakim sensie? Pamiętacie, jak Paweł napisał o niebie, że moja Rzeczpospolita jest w niebie, czyli moja ojczyzna, żeby zabrać nas po prostu do domu. W Księdze Daniela mamy te wizje historii świata przedstawione, imperia pod postacią różnych zwierząt. No i na tym smoku z siódmego rozdziału wyrasta na koniec ten mały róg, prawda? I co tam jeszcze w siódmym rozdziale czytamy? Bo to są istotne rzeczy w kontekście końca świata. Daniel pisze tak. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Kiedy zaczął wyrastać mały róg? To jest około VI wieku naszej Ery. W Piśmie Świętym są przedstawione proroctwa, które swój początek biorą od roku 538. Dlaczego rok 538? W podręcznikach do historii nie znajdziemy nic tam na ten temat. Ja kiedyś miałem okazję kupić taką książkę na temat jednego z najważniejszych cesarzy bizantyjskich Justyniana. On był ważny z powodu przede wszystkim skodyfikowania prawa rzymskiego. Na studiach żeśmy się bardzo dużo na temat tej jego kodyfikacji uczyli. I w jednej z części tej kodyfikacji zawarte są jego dekrety dotyczące właśnie biskupa Rzymu. W 533 roku naszej ery zostały wydane właśnie te dekrety. Które oddawały biskupowi Rzymu, czyli papieżowi, władzę nad Rzymem i na zachodzie cesarstwa. Tylko, że w 533 roku Italia była pod panowaniem ostrogotów, ostrogotów, którzy nie uznawali autorytetu biskupa Rzymu, ponieważ sami byli Arianami. W 538 roku Armia bizantyjska spowodowała, że Ostrogoci musieli opuścić Rzym, wycofali się stamtąd, i wtedy naprawdę te dekrety weszły w życie i biskup Rzymu rozpoczął swoją władzę nie tylko duchowną w kościele, ale również świecką. Czyli 538 rok to jest rok, kiedy Mały Róg, papiestwo, rozpoczyna swoje rządy nie tylko kościelne, ale również polityczne. I w tym siódmym rozdziale, dalej, Daniel opisuje, że zobaczył coś innego, inna perspektywa. Gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy, czyli kto? Bóg Ojciec. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna, jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed Niego, tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Jakie księgi? Księgi żywota. Kto jest wpisany w księdze żywota? Wszyscy. A my musimy się starać o co? Żeby nasze imię z tej księgi nie zostało Wymazane. Każdy człowiek jest przeznaczony do zbawienia, ale zbawiony będzie ten, który przyjmuje ten Boży dar, a ci, którzy go odrzucają, ich imię będzie z tej księgi wymazane. I dalej czytamy, że Daniel przypatrywał się, potem na dźwięk wielkich słów, które wypowiadał ten róg: Widziałem, że bestia została zabita, została zniszczon zostało zniszczone jej ciało. I zostało wydane na spalenie ogniem, także i pozostałym bestiom odebrano ich władzę, bo długość ich życia została im dana aż do określonego okresu i czasu. I widziałem w widzeniach nocnych oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, czyli Jezus doszedł do sędziwego i stawiono Go przed Nim. I dalej czytamy, dano mu władzę, chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. A dlaczego ta władza została mu dana? Pamiętacie z księgi objawienia, kiedy pojawia się zwój zapieczętowany siód, siedmioma pieczęciami. Jan napisał, że płakał. Dlaczego? Bo nie było nikogo godnego, żeby te pieczęcie otworzyć. Dopiero pojawił się kto. Tam jest napisane Lew z pokolenia Judy, prawda? A Jan jak się obejrzał, to zobaczył kogo? Baranka jakby zabitego, prawda? Z jednej strony lewa, a z drugiej strony baranek. Ta symbolika biblijna jest niesamowita. I przypatrywałem się, a oto róg ten walczył ze świętymi i zwyciężał ich, aż przyszedł starodawny i zasiadł sąd dla świętych najwyższego i nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. I będzie mówił słowa przeciw najwyższemu i świętych najwyższego zetrze, będzie zamierzał zmienić czasy i prawo i zostaną wydani w jego ręce aż do czasu i czasów i półczasu. Ten czas, czasy i półczasu to ile to jest razem? 1263,5 roku, prawda? Tutaj jest taka jedna istotna rzecz, bo ja się zastanawiałem dawniej dlaczego czasy to mówimy, że dwa, a nie pięć, prawda? W języku hebrajskim, w ogóle w językach semickich są trzy liczby. My w polskim mamy dwie: pojedynczą i, i mnogą, a tam jest jeszcze liczba podwójna. Czyli są rzeczowniki, które mają trzy jakby rodzaje. Tak jest na przykład ze yy, Rzeczownikiem Bóg. Jest w liczbie pojedynczej, w liczbie podwójnej, w liczbie mnogiej. I tak samo jest ze słowem czas, który jest w liczbie podwójnej. Tu jest właśnie ta podwójna, czyli 1 plus 2,5, czyli jest 3,5, ale to tak na marginesie. Czyli tak. Mały róg rozpoczyna rządy w 538, a wiele proroctw mówi o tych. Czasie, czasach i pół czasu, czyli 3,5 roku razy 360, 1260 dni, czyli w rachubie proroczej lat, kończy się 1798. To jest bardzo ciekawe, że w 1793 roku, czyli 1260 lat od wydania dekretu Justyniana, Francja w dobie rewolucji francuskiej uchyliła e, dekrety Justyniana i to całe prawo, które przez te ponad tysiąc lat obowiązywało. Tylko że papież dalej w Rzymie był, prawda? Do którego roku? 1798 rok. Henryk, Jan Henryk Dąbrowski z legionami idzie na Rzym. Zdobywają Rzym i taki paradoks, że Polacy przyłożyli walnie rękę do tego, że przestało istnieć państwo kościelne, papież został aresztowany i potem zmarł. Przez kilkanaście lat w ogóle nie było państwa kościelnego, a gdy zostało odnowione w czasie kongresu wiedeńskiego w 1815, już nie miało takiego znaczenia. Nie miało takiego znaczenia do momentu, kiedy zasiadł na tronie nasz rodak, czyli znowu Polacy. I on przyczynił się bardzo mocno do tego, że ta rana śmiertelna została uleczona. 1798 rok koniec panowania Małego Rogu, a w Księdze Daniela czytamy, że potem zasiądzie sąd czyli sąd ma zasiąść po 1798 roku. My już wiemy, kiedy zasiadł, prawda? 1844. Potem zasiądzie sąd i odbiorą mu jego władzę, aby był zniszczony i wytracony do końca, a królestwo i władza i dostojeństwo królewskie pod całym niebem dane będzie ludowi świętych najwyższego. Jego królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności Jemu będą służyć i Jego słuchać. Czyli potem zasiądzie sąd z proroctwa o dwóch tysiącach w wieczorach i porankach, Wyliczamy, że to jest 22 października 1844 roku. Wtedy usłyszałem jednego świętego mówiącego i powiedział ten święty do owego, który, mając policzone tajemnice, mówił: Jak długo trwać będzie to widzenie o ofierze ustawicznej i przestępstwie pustoszenia, i świętej służbie i wojsku wydanym na podeptanie, i rzekł do mnie aż do 2300 wieczorów i poranków. Wówczas przyjdą do odnowienia swego usługi święte, czy też świątynia będzie oczyszczona. Czyli to, o czym żeśmy sobie przed chwilą mówili w kontekście świątyni izraelskiej, stało się, dzieje się w wymiarze wszechświatowym czyli niebiańska świątynia jest teraz oczyszczana, jest sąd nad wszystkimi ludźmi. Sąd zaczyna się od domu Bożego. Ale sądzeni są wszyscy i ci, których imiona nie zostały, nie zostaną wymazane z księgi żywota, pójdą na zbawienie, a pozostali na zatracenie. Ten wykres sobie omawialiśmy. Potem zasiądzie sąd 2300 lat do 457-1844 rok. Ale kiedy mówimy o małym rogu, który w 11 rozdziale księgi Daniela jest później symbolizowany przez króla północy, czytamy takie bardzo dla nas fajne i podnoszące na, duchy, na duchu wiadomości. Wtem przestraszą go wieści od wschodu słońca i od północy. Z czym wam się kojarzą te dwa kierunki geograficzne? Wschód i północ. Proszę? Okej, okay, ale w kontekście takim wszechświatowym. Gdzie znajduje się tron Boży? Na najdalszej północy, prawda? A skąd Chrystus jest przedstawiony jako król przychodzący? Czyli jeżeli mały róg przestraszy się wieściami, ze wschodu i od północy, to znaczy, przestraszy się wieściami mówiącymi o powrocie Chrystusa. Chrystus jako król przychodzący od wschodu słońca, natomiast północ to jest miejsce symbolicznie wskazujące na Bożą stolicę. I kiedy te wieści do niego dotrą, wystraszy się i, czytamy, wyruszy w wielkim gniewie. Aby wygubić i zamordować wielu, i rozbije namioty swego pałacu między morzami na pięknej świętej górze, a gdy przyjdzie do swego końca, nie będzie miał nikogo do pomocy. Daniel, kończąc pisać swoją księgę, napisał o tym ostatnim czasie tak: W tym czasie powstanie wielki książę Michał, który się wstawia za synami twego ludu, czyli kto? Jezus. A będzie to czas ucisku, jakiego nie było. O ucisku żeśmy dzisiaj coś tam wspominali, a powiedzcie mi, jak interpretujecie te słowa ucisku, jakiego jeszcze do tej pory nie było? Ja kiedyś myślałem o tym, że to taki ucisk, tak ciężkie prześladowania, potworne, jakich jeszcze nie było, ale teraz, kiedy czytałem o różnych rzeczach, jakie się działy w starożytności, w średniowieczu i nawet jeszcze jakieś 40-50 lat temu, chociażby w Azji, to ciężko jest, żeby człowiek wymyślił jeszcze gorsze tortury dla innego człowieka. A doszedłem do wniosku, że ten ucisk, jakiego jeszcze nie było, jest inny. To jest inny rodzaj ucisku. I wiecie, jak rozmawiałem kiedyś z moim kierownikiem, dwadzieścia parę lat temu, jak jeszcze pracowałem w Krakowie, on mi zadał pytanie takie, bo rozmawialiśmy na temat sabatu. Na temat przykazań, kiedy nie miał już żadnych argumentów, a moich przyjąć nie chciał i nie mógł, bo by musiał wszystko w życiu zmienić, to do mnie powiedział tak: no, Panie Danielu, ale niech mi Pan powie tak: Was jest taka garstka, a Pan Jezus modlił się, żebyśmy wszyscy byli jedno. No to dlaczego Wy tak się upieracie przy tym, tak trwacie przy tym? Skoro Jezus chciał, żebyśmy wszyscy byli jedno, no to dlaczego Wy nie chcecie być jedno z innymi chrześcijanami? A dlaczego nie chcemy? To jest jedna rzecz, oczywiście. Bo dla nas podstawą jest co? Słowo Boże, prawda? Podstawą jakiejkolwiek jedności może być tylko i wyłącznie Biblia, i prawda jaka w Biblii jest objawiona, nic innego. Będzie to czas ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody aż do tego czasu. A co się stanie w tym czasie? Zostanie ocalony twój lud, każdy znaleziony jako zapisany w księdze. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni ku życiu wiecznemu, a drudzy na hańbę i wieczną zgardę. A ci, którzy nauczają innych świecić będą jak światłość na niebie, a którzy wielu wiodą ku sprawiedliwości jak gwiazdy na wieki wieczne. Ale ty Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu to będzie badać i rozmnoży się poznanie. I spojrzałem ja Daniela oto inni dwaj stali, jeden tu na brzegu rzeki, a drugi tam na drugim brzegu rzeki i powiedziałem do męża ubranego w lnianą szatę, który stał nad wodą rzeki: Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? I usłyszałem tego męża ubranego w lnianą szatę, który stał nad wodą rzeki i podniósł swoją prawicę i swoją lewicę ku niebu i przysiąg na żyjącego wiecznie, że po zamierzonym czasie, i po dwóch zamierzonych czasach i po połowie czasu, czyli po 1798 roku. A gdy doszczętnie zniszczy siłę ręki ludu świętego, wtedy wypełni się to wszystko. Wszystko się wypełni. A ja usłyszałem to. Lecz nie zrozumiałem i powiedziałem: Panie mu, jaki będzie koniec tych rzeczy? Wtedy powiedział: Idź, Danielu, bo słowa te są zakryte i zapieczętowane aż do czasu zamierzonego. Do jakiego czasu? Nie słyszałem. Dobrze, a my wiemy, jaki to jest czas zamierzony? Trochę wcześniej. Do 1844 roku. Te słowa są zakryte i zapieczętowane aż do czasu zamierzonego, do 1844 roku. Wcześniej zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu będzie to badać i rozmnoży się poznanie, bo te słowa nie będą już zapieczętowane. Z objawienia pamiętacie ten obraz jak? Anioł przychodzi z otwartą książeczką. Tu mamy zapieczętowaną, a tam jest otwarta. Ale to jest XIX wiek, kiedy wszystko zaczyna być pokazywane, i Duch Święty pozwala ludziom na to, żeby zrozumieć. Wcześniej byli ludzie, którzy coraz więcej rozumieli z tych proroc, chociażby Izaak Newton. Ten człowiek więcej napisał na temat Bożych prorodnicz niż na temat fizyki. Te słowa są zakryte i zapieczętowane aż do czasu zamierzonego. Wielu będzie oczyszczonych i wybielonych i wypróbowanych, a bezbożni będą postępować bezbożnie. Nadto wszyscy bezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. Rozumiemy? Jesteśmy mądrzy, ale to jest mądrość, która pochodzi od Boga i tylko i wyłącznie duch święty może nam tą mądrość dać dać nam zrozumienie wprowadzić nas we wszelką prawdę <laughs> Tutaj mamy jeszcze dwa takie okresy czasu które na koniec sobie rozszyfrujemy Od tego czasu kiedy zniesiona zostanie ofiara ustawiczna a ustanowiona zostanie obrzydliwość spustoszenia będzie 1290 dni Szczęśliwy czekający który dotrwa do 1335 dni o jakich okresach czasu tutaj mowa? Popatrzmy. Ofiara ustawiczna to była ofiara Jezusa, wcześniej symbolizowana przez te baranki składane każdego dnia, ale później jedna, jedyna ofiara, która naprawdę ma znaczenie ofiara naszego Zbawiciela na Krzyżu. A o co chodzi, że zostanie zniesiona? W jaki sposób została zniesiona ta ofiara? Proszę. Tutaj nie chodzi o to. Jezus wszedł do miejsca Najświętszego ze swoją krwią. Macie rację. Tutaj ten tekst mówi bardziej o tym, że ofiara Jezusa została zlekceważona. Przez co Jezus... Lekceważona ofiara Jezusa. Proszę? No, a jak dzisiaj się powtarza tą ofiarę? Msza. Eucharystia i msza. Tutaj jest mowa o tym, że poprzez wprowadzenie Eucharystii, mszy, gdzie ciągle jest ofiara powtarzana, znieważa się, znosi się ofiarę. Tą, którą Chrystus uczynił jako jedną, jedyną, ważną, która ma znaczenie. To jest około 508 roku naszej ery. Od tamtego czasu zaczęło właśnie być to praktykowane. 1200, przepraszam, 1290 lat dochodzi do 1798 roku. A szczęśliwy ten, który dotrwa do 1335. Dlaczego? To jest rok 1843, rok, w którym przebudzenie adwentowe osiąga apogeum. Pierwotnie na rok 1843 datowano koniec tych 2300 wieczorów i poranków, bo nie wzięto pod uwagę w obliczeniach tych pierwszych, że nie ma roku zerowego. I tutaj trzeba do tych obliczeń dodać jeden. Szczęśliwy ten, który dotrwał do tego czasu, bo to był, moglibyśmy powiedzieć, festiwal wiary, uniesienia, nadziei, oczekiwania, prawda? A od tego czasu, kiedy zniesiona zostanie ofiara ustawiczna, ofiara ustawiczna to jest codzienna ofiara, będąca symbolem jedynej ofiary Jezusa. Natomiast Obrzydliwość spustoszenia, o której tam jest mowa, jest odnoszona do zniszczenia świątyni w Jerozolimie i teraz do zaprzeczenia służby Chrystusa w świątyni niebiańskiej. Te dwa terminy odnoszą się do tego, że tu na ziemi dokonuje się coś, co zaprzecza sensowi służby naszego Zbawiciela w miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni. Chrystus gdy wstąpił do nieba w 31 roku naszej ery, zaczął służbę kapłańską w miejscu świętym. W 1844 roku rozpoczął się Jom Kippur, dzień sądu. Chrystus wstąpił do miejsca najświętszego i teraz tam jest odbywany sąd nad każdym człowiekiem. I to jest bardzo ciekawe, że apostoł Paweł Pisze o łasce, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. A jak otworzymy objawienie od pierwszego do ostatniego rozdziału, to jest napisane, że Chrystus odda każdemu według czego? Sprzeczność. Wiara bez uczynków jest martwa, a uczynki pokazują, czy my, czy my przyjęliśmy Chrystusa, czy nie. Bo w liście do Efezjan apostoł Paweł napisał w drugim rozdziale, tam ósmy, dziewiąty, dziesiąty wiersz, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił, ale potem jest napisane, że w nim jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, które Bóg już dawno przygotował, żebyśmy w nich chodzili. Więc jeżeli nie chodzimy w dobrych uczynkach, to znaczy, że odrzuciliśmy. Łaskę, jaką Bóg nam ofiarował. Zakończenie czasu łaski, to jest moment, który jest dzisiaj jeszcze przed nami. Ale my nie wiemy, czy on nastąpi jutro, za tydzień, za rok. Nie wiemy. Ale to jest bardzo istotny moment, bo jeżeli ktoś nie jest gotowy, to już gotowym po tym momencie nigdy nie będzie. I wracając do tego, co Jezus mówił na Górze Oliwnej. Zaraz po udręce tych dni, słońce się zaćmi. Zaćmiło się? Mieliśmy takie wydarzenia. Księżyc nie da swojej jasności, też to było. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie poruszą się. Mamy z historii sprawozdanie, że takie rzeczy miały miejsce. Wtedy pojawi się na niebie znak syna człowieczego, i wtedy będą biadać wszystkie plemiona Ziemi i zobaczą syna człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą i z wielką chwałą. I pośle swoich aniołów z trąbą o wielkim głosie i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od krańców nieba aż do krańców ich. Na koniec Daniel otrzymał takie polecenie. Ty idź do końca, odpoczniesz i powstaniesz do swojego losu przy końcu dni. Nie wiem, czy my będziemy musieli powstać. Mam nadzieję, że doczekamy żywo powrotu Pana Jezusa, że będziemy wśród tych 144 tysięcy. Ale najważniejsze jest to, żeby nas ten dzień nie zaskoczył, żebyśmy byli gotowi na spotkanie z naszym Zbawicielem. W objawieniu czytamy: Widziałem trony i usiedli na nich, i został im dany sąd. I dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego i którzy się nie pokłonili zwierzęciu ani Jego obrazowi i nie przyjęli piętna Jego na swoje czoło i na swoją rękę i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. Przez te tysiąc lat, ten okres milenium, my będziemy sędziami. My będziemy sprawdzać sprawiedliwość Bożych wyroków. A pozostali umarli nie ożyli, Aż się dopełniło tysiąc lat, aż my sprawdzimy prawidłowość tych wyroków, i wtedy oni staną, Ale pierwsze stanie, to jest to, w czym musimy, jeżeli byśmy tutaj zmarli, wziąć udział. Szczęśliwy i święty, mający udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bowiem nad tymi druga śmierć nie ma władzy. Ale będą kapłanami Boga i Chrystusa, i będą z Nim królować tysiące lat. Zakończenie czasu łaski to jest moment, w którym Chrystus kończy swoją służbę w miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni, i po tym wydarzeniu jeszcze krótko tutaj będziemy na ziemi, ale Chrystus powróci i zabierze nas do nieba. To powtórne przyjście Chrystusa to jest to, co jest opisane u Malachiasza, u innych proroków, jako wielki i straszny dzień Pana. I to jest dzień pierwszego zmartwychwstania, kiedy zostaną zmartwychwzbudzeni pobożni. Później tysiącletnie panowanie Chrystusa i zbawionych w niebie. Sąd drugiej instancji, sprawdzenie prawidłowości wyroków, tych, które dzisiaj zapadają w świątyni niebiańskiej. A po zakończeniu tego okresu, drugie zmartwychwstanie, które kończy się egzekucją. Mamy wyrok pierwszej instancji nieprawomocny, druga instancja wydaje wyrok prawomocny i potem pozostaje już tylko egzekucja. Ellen White w książce Doświadczenia i Widzenia napisała, że będzie podany czas, kiedy Chrystus powróci ale to się wydarzy po zakończeniu czasu łaski. Czytamy, gdy Bóg oznajmiał dzień i godzinę przyjścia Jezusa i ogłaszał swojemu ludowi wieczne przymierze, wypowiadał to po jednym zdaniu zatrzymując się, a słowa Jego rozbrzmiewały ponad ziemią. Wtedy już nie będzie miało znaczenia to, że ludzie znają ten czas, bo wtedy wypełni się to, co jest na końcu objawienia napisane, że kto święty, niech nadal się uświęca, ale kto brudny niech dalej się brudzi. Gdyby wam wtedy kto powiedział oto tu jest Chrystus albo tam nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli oto jest na pustyni nie wychodźcie, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu jaśnieje aż na zachód tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A od drzewa figowego uczcie się tej przypowieści. Gdy gałąź Jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. Tak i Wy, gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest dużo drzwi. Amen.